Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem odkryliśmy piękne zakątki w Anglii, w Walii, objechaliśmy epicką trasę NC500 w Szkocji. W końcu przyszedł czas na cieplejszy kierunek. Rzuciliśmy wszystko i ruszyliśmy w stronę słońca. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w tej podróży, subskrybuj nasz kanał. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Buenos dias. Pania nie przestaje nas zaskakiwać. Wczoraj lało, dzisiaj świeci piękne słońce. No i witamy się z Wami w tej pięknej scenerii. Zaraz tak. Wam opowiemy, jak spędziliśmy ostatnie dni. I gdzie jesteśmy? No, przez ostatnie dni wiele się działo. Odwiedziliśmy plażę, mieliśmy piękną pogodę, trochę odpoczęliśmy. Przypadkiem trafiliśmy na miasteczko Benissa, o którym warto wspomnieć i moim zdaniem warto je odwiedzić, bo jest bardzo piękne. Tak, piękna starówka. Tak, a było to tak, słuchajcie, no i tak mieliśmy zrobić serwis vana, więc znaleźliśmy miejscówkę, gdzie można takowy serwis zrobić. Zrobiliśmy serwis, no i trzeba było kupić bagietki, jakieś pieczywo. Obok mieliśmy sklep, poszliśmy do sklepu, sklep, godzina 15, zamknięty. Tak, okazało się, że wszystkie sklepy od 15 są zamknięte, bo w mieście trwa lokalna fiesta. Tak, to było niesamowite, bo no środek dnia, w sumie w środku tygodnia, no wszystko było puste, jakby wymarłe miasto. No i coś już nam zaczęło mówić tam w duszy, że jednak coś się w tym mieście dzieje. No i trafiliśmy na piękne obchody, jak zwykle procesje, konfetti, piękne miasto przybrane, fajerwerki, no jak to w hiszpańskim stylu, z wielką pompą. Tak. Także nasze wyjście po bagietki skończyło się o 3 nad ranem. No dokładnie, no ale ja to strasznie przeżyłem, bo no, nie wyobrażam sobie takiej imprezy w jakimś innym miejscu w Europie, ponieważ no, tutaj jakby nie było żadnych zasad bezpieczeństwa. To wszystko było tak namacalne, tak to było czuć, wystrzały tych sztucznych ogni. Czy zasady jakieś bezpieczeństwa były? Nie, no bo tak, byli strażacy, no, była policja, tak. Było, ale chodzi mi o to, że wiesz, że tak strasznie blisko. Nie to było już dystansu, dokładnie. Tak. To, co jest na przykład w Anglii, to jest zawsze jakiś tam dystans, jakieś bariery, jakieś płoty i w ogóle tak, takie rzeczy. A tu po prostu fajerwerki można, to zależy już jak kto chce, czy się chce stanąć blisko, czy chce się stanąć dalej w bezpieczniejszym miejscu na przykład. Tak, no, no ale przeżycie cudownie. Niesamowite. No i po tych pełnych wrażeń dniach chcieliśmy znaleźć coś spokojnego. No i co, strafiliśmy pod klasztor w sumie. Tak. Na wzgórzu, piękne miejsce. Pod wezwaniem Marii Magdaleny. Tronki tutejszej gminy Noweleda. Bardzo, bardzo ciekawe architektonicznie sanktuarium w takim stylu gaudyjskim. Do złudzenia przypominające Sagradę Familię, która znajduje się w Barcelonie. Także tak. Warto odwiedzić. Są w środku organy wykute z marmuru, także to też jest coś takiego niespotykanego. Mhm. Ruiny starego zamku są obok, które też można sobie zwiedzić. No, bardzo pięknie tutaj ogólnie jest. Jest fajna lokalizacja, jest toaleta nowo wybudowana. Wszystko jest tutaj czyściutkie, nowe, pachnące. Posiedzieliśmy wczoraj, pomontowaliśmy film. Tak, ale już mnie ciągnie, żeby jechać dalej i znowu coś tam nowego odkryć. No i jedziemy. Tak. Zabieramy Was dzisiaj do Elche, w którym znajduje się istniejący już od czasów starożytnych największy w Europie gaj palmowy. Także pakujemy się i w drogę. Lecimy. No i zanim pojedziemy, trzeba wszystko pozabezpieczać, bo ostatnio mieliśmy wypadek. Wypadła nam ta szuflada. No i niestety tragicznie zginął Pawła kubek wielonki. No właśnie. Ubolewam nad tym bardzo. Po prostu wjechaliśmy w takie straszne dołki i coś nam tu gruchnęło. Jak ja weszłam do wana, to byłam przerażona. Wszystko leżało tutaj na podłodze. Nie, także byłaś aż tak bardzo przerażona, bo twój kubek był w całości, a mój był połamany. Znaczy no połamany, na szczęście, zbity. Na szczęście mój kubek przetrwał. Dobra, to jest zabezpieczone, okno jest zamknięte. No i teraz co? No van life to nie tylko oczywiście te piękne widoczki i fiesty, więc jeszcze musimy zająć się serwisem. Woda czysta, woda brudna, te sprawy. Jeżeli chodzi o wodę szarą, no to tutaj na tej miejscówce nie ma takiej możliwości tam, żeby spuścić wodę szarą, ale chciałem Wam tylko coś pokazać, bo mam, znaczy mam problem. Nie jest jakiś duży problem, ale powolutku mi kapała dzisiaj w nocy woda z kraniku, od zbiornika, od szarej wody. Pewno będę musiał coś z tym zrobić, jak wrócę do Anglii, bo ten kranik jest troszeczkę, ma za małą przepustowę, że tak powiem. No jeszcze teraz muszę zobaczyć, co się tam dzieje i jakoś to naprawić.
Często jeszcze robiąc serwis w takich miejscach, korzystając, że mamy toaletę i wodę bieżącą, to sobie myjemy szyby, lusterka. No i przy okazji jeszcze przecieramy podłogę na mokro, która się strasznie szybko brudzi. A i tak na niej nie widać tak, że jest brudna. Nie widać, ale czuć. Pod stopami. No, jesteśmy na niestandardowym serwisie, ale często też korzystamy z takich miejsc. Możemy tam napełnić świeżą, pitną wodę. Często też, jeszcze korzystając z tego zbiornika, napełniamy nasz zbiornik na wodę białą. Tak jak na przykład teraz nie mogę podłączyć przewodu, ale tutaj wchodzi prawie 20 litrów, także dwa razy się przejdę i praktycznie zbiornik będzie napełniony, bo już tam troszeczkę mamy. Napełnimy nasz zbiornik na wodę pitną, także będziemy mieli już dodatkowo 18 litrów do picia. No a przy okazji napełni się ten zbiornik na wodę białą w kamperze i będziemy mogli się kąpać przez najbliższe 3-4 dni, bo na tyle nam starcza wody. No to serwis już zakończony, możemy ruszać dalej. Ciężko trochę było tutaj tą wodę nabrać, ale zawsze mamy taką zasadę, że jeżeli mamy źródło dobrej wody, a ta była naprawdę smaczna, jest smaczna, tak, to staramy się napełnić nasz zbiornik. Nie czekamy, aż nam się skończy woda, tylko po prostu przy każdej możliwej okazji nabieramy, wtedy no, unikamy takich sytuacji, że nam braknie gdzieś wody w najmniej oczekiwanym momencie i jest wtedy problem. No, także ruszamy do Elche. Dotarliśmy na miejsce, jest tutaj cudownie po prostu, tylko weszliśmy w ten park. O tak, normalnie, wbiło nas w ziemię. Wbiło nas w ziemię, mieliśmy po drodze taką małą spinę i trochę nas poniosły nerwy, ale jak weszliśmy tutaj, to od razu można uspokoić się, odetchnąć. No, no bo tak to jest, czasami są spiny też, no to nie tak, że jest taka sielanka. Czasami tak bywa. Tak. Także idziemy się teraz tutaj poszwendać. W parku tym znajduje się ponad 500 000 drzew palmowych. Zaczął on powstawać już w czasach starożytnych. Prawdopodobnie zaczęli sadzić tutaj palmy Kartagińczycy. Później kontynuowali to Rzymianie. No a największy rozkwit tego parku przypada na okres panowania Arabów. I oni to właśnie tutaj wybudowali mnóstwo kanałów melioracyjnych, dostarczając wodę. No i dzięki temu na prawie 16 tysiącach metrach kwadratowych mamy dzisiaj ten piękny, okazały park. Czytając o tym parku, zdziwił mnie fakt, że w okresie średniowiecza uchwalono kilka dekretów, które już w tamtym okresie chroniły właśnie te palmy. No i chronią je do dziś. Chyba od 2000 roku jest on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i dzięki temu, że nikt nie ma tutaj dostępu, żeby ścinać te palmy, niszczyć to, budować tu bloki, możemy chodzić i podziwiać te piękne okazy. Jak już wspominaliśmy, gaj ten był zapoczątkowany w starożytności, ale nie ma tutaj aż tak starych palm, bo palmy przeważnie żyją od 250 do 300 lat. W większości tutaj to są palmy daktylowe, które owocują w grudniu. A najpiękniejsze i najstarsze okazy są w ogrodzie książęcym Huerta del Cura, do którego właśnie się teraz udajemy. Tak właśnie kiedyś tłoczono olej palmowy. Rzymianie, Kartagińczycy czy ktokolwiek tutaj stał, to ściskał, to wszystko szło na dół. To był pień palmy, powoli go spłaszczano, a olej sobie wyciekał do jakiejś wielkiej amfory. A potem na przykład babcia wnuczkowi jakiś placek na oleju gotowała, na przykład. Idziemy sobie tak z Moniką wzdłuż tego parku, słyszymy delikatny szum wody. Postanowiłem tutaj podejść. W Hiszpanii nic nie jest zwykłe, wszystko jest niezwykłe. Czyli nawet koryto tutaj tej rzeki, okej, okay, jest wybetonowane, no ale zobaczcie na te malowidła, po prostu mega.
żeby dojść do Ogrodu Książęcego, trzeba wyjść z tego gaju El Palmera i przejść kawałeczek przez miasto. Właśnie idziemy, no i słuchajcie, ta architektura nas tutaj zachwyca, jest po prostu mega. Wow, znaleźliśmy bottle brush, czyli szczotka do butelek, tak to się nazywa. To tak wygląda. Jest cudny, jest tutaj takie dosyć spore drzewo, mamy taki w ogródku, ale nasz to jest pikuś przy tym, bo jest takim małym krzaczkiem w doniczce. No ale ta roślinność w Hiszpanii jest cudowna po prostu. My jesteśmy na miejscu. Wejście od osoby dorosłej kosztuje 6 euro, bo jest tutaj płatne wejście. Jest to taki ogród botaniczny. No idziemy szukać tych najstarszych palm. No i tutaj właśnie widać, jak palmy rosną w swoim naturalnym środowisku. Nie są one takie pojedyncze, tylko rosną w takim jakby krzaku. Idziemy przez gaj, w którym średni wiek palm to około 60-70 lat. Każda palma ma swoją nazwę. Na przykład Giorgio Maron. Chyba zabłądziliśmy, bo tak sobie... To był chyba paw. Szliśmy i chyba doszliśmy do Meksyku. Cały czas jesteśmy w Meksyku. Szukamy drogi do Hiszpanii, ale to już chyba my już tak mamy. Cały czas gdzieś błądzimy. Ale są niesamowite. Szok. Los gigantes. No i za nami wyłania się cel naszej wyprawy. Jest to nieprawdopodobnie piękna palma, która uzyskała miano palmy cesarskiej. I nawet w 1894 roku była tutaj cesarzowa Austrii Elizabeth, bardziej znana pod imieniem Sisi, i powiedziała, że absolutnie ten tytuł jej się należy. No i cesarzowa uznała, że te 7 odnóg wyrastające z jednego pnia przypomina berło cesarskie, czyli kandelabr. No i palma zasługuje na miano palmy cesarskiej. Tak została nazwana od tamtego czasu. Mi się wydaje, że miała rację. No jest ona już tam podtrzymana takimi podporami. Widać, że już jest bardzo stara. Wiekowa kobieta. Tak, bo to jest rodzaj żeński. Znaczy w sensie, że kobieta. No bo są mężczyźni i kobiety palmy. A tak, no tak, to fakt. No właśnie, no i to są same kobiety. Zebrały się w grupę i tutaj górują na wszystkim. No jesteśmy oczarowani tym miejscem po prostu. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Elche, to musicie tutaj przyjść. To jest niesamowite miejsce. Mnie aż po prostu rozbolała głowa od ilości tych palm, rodzaju roślin, bo tu nie chodzi tylko o palmy, tutaj cała ta roślinność z praktycznie z każdego zakątka świata jest po prostu niesamowita. Naprawdę można się tutaj zrelaksować. No i co, z ręką na sercu można powiedzieć, że Elche to jest raj palmowy, bo dokładnie. Palmy są tu wszędzie. Wszędzie są parki, w których rosną palmy. Jest nawet, naprawdę przepięknie. Nawet na malutkich skwerkach w mieście po prostu są palmy. Także nam już palma odbiła do głowy, uderzyła, czy jak? Palma nam już uderzyła do głowy. Palma także mi tu wyrosła. Idziemy. Różne są powiedzenia. No, idziemy teraz na miasto. Chcielibyśmy zobaczyć jeszcze starówkę, trochę się tam pokręcić, no i spróbować jakiegoś dobrego jedzenia, bo słyszeliśmy, dokładnie, że w Elche jest dobre jedzenie również. Chyba znaleźliśmy fajną knajpkę czy bazylicę. Tu. Vamos, Paweł. No, wygląda na fajną miejscóweczkę, nie? Tak, na słoneczku. No niestety chyba nic nie zjemy póki co, bo otwierają kuchnię od 8 wieczorem.
Także nie mamy szczęścia. W Anglii otwierają bardzo późno, a tutaj jeszcze później. Także my już się powoli przestawiamy na ten hiszpański czas, już sobie śpimy dłużej, wstajemy późno, no ale jednak ósma obiadek to tak jeszcze wymaga to trochę czasu, żeby się przestawić. Ale dzisiaj mieliśmy słabe śniadanie, bo była taka tylko lekka owsianeczka, bo wczoraj nie poszliśmy po bagietkę, bo wypady po bagietkę źle się kończą. Wczoraj byliśmy w dziczy i odpoczywaliśmy, więc nie mieliśmy pieczywa. Ale tutaj chyba po bagietkę tutaj pójdziemy, bo mi się to miasto podoba. Także tak. Idziemy coś poszukać. Idziemy po bagietkę i chyba coś przekąsimy w wanie. Tak. A na kolację przyjdziemy wieczorem. Dokładnie. Bagiety już mamy. Teraz jakąś kawę wybierzemy. Tak, dajcie znać może w komentarzach. Piliście jakieś hiszpańskie kawy, która jest dobra? Nie wiem, myślimy o Saimaza albo Fortaleza. Wybór padł na Fortaleza. Mezcla. Jeszcze koniecznie bananika trzeba. Ile chcesz? 4. Dobra, niedaleko jest fabryka tej czekolady, także jest na pewno świeża, biorę ją. Mika wpadła na świetny pomysł, bierzemy jeszcze jedną. Z migdałami. Będzie pyszna. Zakupy zrobione, lecimy do pana. No i jak, Monia? Znaleźliśmy się, co? Ale pana mieliśmy tutaj w centrum. Tak. I teraz właśnie szukam miejscówki. Fajna miejscowa tutaj. Parking za darmo. Szukam miejscówki, gdzie możemy spokojnie stanąć, zjeść obiad, no i stanąć też na noc. No bo chcemy tutaj zostać, bo chcemy jeszcze sobie wieczorem tu przyjechać do miasta. Także się teraz przemieścimy. Tak jest. W jakieś fajne miejsce. Dobra, to jedziemy tam, tak? Tak, jedziemy na tą miejscóweczkę. Ruszamy w siną dal! No i dojechaliśmy na miejsce. Miejscówkę znaleźliśmy z aplikacji Park4Night. Nie jest to jakaś super miejscówka, ale mamy tam plac zabaw. Parking jest dosyć spory i jest blisko do centrum, bo raptem 15 minut na piechotę. Także jak już wiecie, idziemy na obiad. A Monika teraz robi jakąś przekąskę. Chodźcie, zobaczymy, co ona tam działa. Halo, cóż my dzisiaj jemy? Bagietki. Bagietki z tuńczykiem, z jakąś sałatką. Coś tam sobie wymyślimy, no. Tak, i na to wszystko pójdzie jajko sadzone, które ja zaraz biorę się za robotę i smażę. A tak mniej więcej wygląda nasz dzionek, jak właśnie nakręcamy film dla was i troszeczkę mamy mniej czasu, bo zmieniamy akurat w tym samym czasie gdzieś miejsce, musimy zatankować zbiorniki i właśnie w takich sytuacjach troszeczkę zapominamy o obiedzie. I robimy sobie tylko takie przekąski, po prostu jemy sobie albo na drugi dzień konkretny obiad, albo od czasu do czasu pozwalamy sobie zjeść na mieście. I to właśnie dzisiaj zrobimy. No i nastąpiła zmiana planów. Tak. Nasza przekąska stała się bardzo sytą ucztą i już po prostu nie chce nam się iść na miasto i jeść kolacji, bo już nam by się nie zmieściła. Tak, i druga sprawa jest taka, że no nie podoba nam się to miejsce. Słuchajcie, jesteśmy tutaj 2 godziny i naprawdę jest hałas tutaj z ulicy i po prostu, no, mając kampera, chcemy po prostu spać w innych miejscach. I plan jest taki, że nie możemy znaleźć żadnej miejscówki tutaj na Park4Night. Znalazłem coś w okolicach na Google Maps i jadę tam, sprawdzę. Jak już mi się parę razy udało znaleźć fajne miejsca, korzystając z Google Maps Satellite i po prostu teraz też coś tam wyhaczyłem. Nie wiem, czy ciapek tam wjedzie, ale mam nadzieję, że tak. Także lecimy. Mamy problem. Mamy problem, bo jest znak postawiony, widać nowy, że nie można wjeżdżać. Ale jest tam jeszcze jedna droga i spróbuję nią odjechać. Już się robi ciemno, ale... Wjechaliśmy w taką dziwną drogę. Rzeczka sobie płynie z boku. Jak widzicie, jest ciekawie. Tak, dojechaliśmy do lasu, a miało być nad morzem, także
Ale nie, no widzę naokoło, że nawet nad morzem jak jakoś będzie źle, to tutaj jest naprawdę mnóstwo miejsca, żeby gdzieś stanąć. I nie było żadnego znaku z zakazem parkowania, z zakazem kamperów. Dojechaliśmy, ale już ciężko będzie Wam cokolwiek pokazać. Tak, bo już jest błękitna godzina, czyli już prawie noc, jeszcze nie tak ciemno, ale tak. Już nic nie widać. Ale my widzimy morze. Pewnie wysłyszycie, a jutro z rańca szybciutko przylecimy tutaj i Wam pokażemy, jak wygląda to miejsce, ale na razie jest bomba. Jest gaj palmowy przy samej plaży. Dobra, do jutrka. Dzień dobry w ten piękny, słoneczny poranek. Jak widzieliście, wczoraj mieliśmy niezłą przygodę. Poszukiwanie miejscówki. No, mamy tu minutkę do plaży. Można przejść albo takim drewnianym deptaczkiem, albo tutaj falochronem prosto do plaży, także no jest bliziutko. A jest tu piękny gaj palmowy, ja zaraz idę na rower, Monika idzie plażować. No i okazało się, że to jest plaża dla nudystów. Tak. Ale na szczęście przyszliśmy się teraz na spacer i było więcej rybaków niż golasów. No ale cóż, no... Będziemy się opalać. No. Będziemy się opalać, także... Będziemy kończyć już tego vloga. Tak, fajnie, że byliście z nami. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie jakieś pytania. Dajcie lajka i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Hej. Trzymajcie się cieplutko. Hej.